Ciekawość, nauka i rozwój, czyli czwarty podkarpacki maraton biologiczny w Jagielle. Do Dębicy przyjechała młodzież z pustkowo-osiedla Sędziszowa Małopolskiego, Sandomierza, Tuchowa oraz Nowego Sącza. Uczniowie oraz zaproszeni goście wysłuchali interesujących wykładów. Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła prowadzi takie maratony, przychodzi bardzo do nas dużo uczniów razem z nauczycielami i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna organizacja, bardzo fajnie zorganizowane i można też fajnie rozpromować naszą szkołę. Potrzebne bardzo, tak, bo i uczniowie mogą się dowiedzieć i poznawać nowych ludzi i ogólnie zapoznawać się z naszą szkołą, dlatego myślę, że jest to naprawdę coś fajnego, że takie coś w ogóle można zorganizować i że jest u nas w szkole. Przede wszystkim wziąłem udział w tym wydarzeniu, ponieważ zdaję maturę z biologii w tym roku i uważam, że takie różne biologiczne zagadnienia są bardzo ciekawe i przydatne. Szczególnie zawsze można się powtórzyć w razie czego do matury, ale przede wszystkim są bardzo ciekawe rzeczy, których w szkole się nie dowiemy. Było dużo ciekawych informacji, dużo rzeczy, które no w sumie już my mieli w szkole, ale też warto było to sobie przypomnieć. Myślę, że bardzo pouczający i ciekawy wyjazd był. Wziąłem udział w tym wydarzeniu z ciekawości, żeby zobaczyć. Nigdy w takim wydarzeniu nie brałem udziału wcześniej. Chciałem zobaczyć. Wydarzenie jest bardzo ciekawe, dużo na nim się można dowiedzieć. Na wydarzenie jak zawsze zaprosiło pierwsze liceum ogólnokształcące imienia króla Władysława Jagieły w Dębicy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dr Krzysztof Kosiński. Organizatorzy już zapraszają na kolejne edycje. Dzisiaj mamy młodzież z trzech województw, a zatem mamy tutaj rangę tego maratonu już regionalną, a nie wojewódzką tak naprawdę. Zaszczytem dla nas było dzisiaj również to, że na otwarciu tego maratonu pojawiła się pani kurator Małgorzata Rauch, co podnosi rangę tego maratonu również. Zresztą pani kurator jest patronem honorowym od samego początku. Gościmy młodzież z Małopolskiego, z Nowego Sącza, z Tuchowa. Gościmy młodzież ze Świętokrzyskiego, Sandomierza. No i młodzież z Podkarpacia, z Sędziszowa, no i nasza młodzież tutaj z Jagielły. Wydarzenie jest kolejną edycją, mianowicie czwartą edycją, która tak naprawdę jest generowana oraz stworzona w jednym celu, żeby pokazać młodzieży, że nauki przyrodnicze to nie tylko sucha teoria, ale przede wszystkim ciekawe niuanse biologiczno-przyrodnicze, które otaczają społeczeństwo i młodzież. Wykłady prowadzone są przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Są tutaj wykłady m.in. na temat sztucznej krwi jako daru dla człowieka, alternatywy. Są dary odnośnie zastosowania glonów alg, odnośnie biologicznej roli chomika europejskiego na terenie Polski. Jako organizatorzy jesteśmy bardzo dumni z tego względu, że na dzień dzisiejszy same szkoły z całej Polski, z obrębu całej Polski już tak naprawdę, dzwonią z zapytaniem, czy mogą wziąć udział w maratonie. Cieszymy się bardzo, nie myśleliśmy, że taki będzie końcowy efekt tego wydarzenia organizowanego przez nas. Czwarty podkarpacki maraton biologiczny został objęty patronatem honorowym ministra edukacji i nauki oraz podkarpackiego kuratora oświaty, patronatem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz czasopisma popularnonaukowego Biologia w Szkole.